Plany rewitalizacji Raciborskiego Parku imienia miasta ROT zakładają stworzenie nowego rekreacyjnego miejsca na mapie Raciborza z wykorzystaniem parkowego stawu oraz zagospodarowaniem terenu wokół niego w nowoczesny sposób. Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Racibórz władze miasta zaprezentowały plan zagospodarowania terenu w Parku ROT. Mieszkańcy Raciborza po zakończeniu inwestycji będą mieli nowe miejsce spędzania wolnego czasu w wyjątkowym otoczeniu. Staw parkowy zostanie zmodernizowany w nowoczesny sposób wraz z przyległą infrastrukturą, aby zapewnić komfort przebywania w nim. Mówimy tu o bardzo ambitnej koncepcji, o tym, aby tą przestrzeń miejską przywrócić mieszkańcom, aby osiągnąć coś, co wychodzi ponad oczekiwania, daje komfort, daje po prostu radość z przebywania w tym miejscu. Jest to niejako przywrócenie, czy też nawet powiększenie, bo chyba nigdy aż tak daleko nie było to posunięte, możliwości korzystania z uroków wody w naszym Parku ROT. Park ROT jest miejscem wyjątkowym, patrząc na mieszkańców. Ja tak troszeczkę czasu spędziłem w tym parku i tak obserwując reakcję mieszkańców, spotkałem taką starszą panią, która znowu spotkała swojego znajomego i jakby byłem świadkiem rozmowy. I ta osoba powiedziała, zapytała tą panią, ty tutaj jeszcze mieszkasz? A ona mówi, wiesz co, ja uwielbiam ten park. Ja w tym parku czuję się naprawdę dobrze, bo ten park naprawdę ma niesamowity charakter. To wyjątkowe miejsce w Raciborzu zostanie zmodernizowane i zagospodarowane o niezbędne udogodnienia dla odwiedzających, aby podnieść atrakcyjność tego miejsca. Jeżeli mówimy o przekształceniu tej przestrzeni, o jej rewitalizacji, żeby jakby kierunki zmierzały właśnie w tą stronę, że my próbujemy wydobyć walor miejsca i go tak naprawdę, bym powiedział, dopieścić. Mówimy tam i o pływaniu na kajakach, czy też łódkach, czy jakichś rowerach wodnych, ale mówimy też o dwóch kładkach, jednej łączącej aktualne miejsce, gdzie jest scena z budynkiem dawnych szaletów, w którym przewidziany jest punkt gastronomiczny z dodatkowym krytym tarasem. Oprócz tego połączenie z wyspą, czyli możliwość przespacerowania się na wyspę, co zawsze jest atrakcyjne, i taki kolista kładka spacerowa w miejscu, gdzie swego czasu była rybaczówka, teraz jest siłownia. Dzisiaj, będąc w Parku ROT, mamy taki dawny budyneczek po szaletach miejskich. Tak? To jest historyczny obiekt zabytkowy i teraz patrząc rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy, brakuje nam tej gastronomii, tak? Bo przyjeżdżamy wypocząć, ale gdzieś tam przychodzi ten moment, że chcielibyśmy czy napić się kawy, gdzieś lody. Tego po prostu tam nie ma. Ta koncepcja zakłada, że właśnie wykorzystując taras i tą przestrzeń przy obecnym pawilonie szalet, tworzymy nową przestrzeń, jakby nadbudowując kondygnację, przeszkloną przestrzeń właśnie obiektu gastronomicznego. Projekt przewiduje również umieszczenie iluminacji w różnych punktach w parku. Pojawia się element iluminacji, bo to miejsce nocą, ono jest zupełnie inaczej odbierane. Powiem, nie ma tego komfortu takiego psychicznego, takiego komfortu, które też wynika jakby z bezpieczeństwa, że możemy sobie spokojnie w tym miejscu wypoczywać. A właśnie to jest jakby element, który trzeba naprawić. I trzeba stworzyć miejsce bezpieczne, miejsce funkcjonalne, miejsce, w którym ono będzie przyciągać jak magnes, tak? No, jesteśmy w Raciborzu, no to czemu nie pójść do Parku ROT? Mówimy też o specyficznych iluminacjach, czyli w momencie, gdy przychodzi pora wieczorna, nocna, widzimy inne oblicze tego miejsca. Czyli warto wybrać się na spacer, ale to bardzo dobrze też widać w wypadku tężni na ulicy Warszawskiej. Tak? W momencie, gdy pojawiamy się tam w ciągu dnia, no jest tężnia, jest fajnie. W momencie, gdy zapada zmrok, po prostu mamy miejsce magiczne. Ponadto zaplanowano budowę kładek nad stawem, co umożliwi spacer bezpośrednio nad taflą wody. Idąc od ulicy Opawskiej, od tej strony północnej, to schodzimy, idziemy sobie chodnikiem i schodzimy schodkami i docieramy do brzegu stawu, tak?
A teraz jak sobie wyobrazimy, że w tym miejscu pojawia się kładka, która idzie, jest ukierunkowana na obiekt gastronomii, na taką przystań, bo tam jeszcze byłaby wykreowana przystań, a druga część jest jakby od strony dawnego szpitala, tak? I tam nam się pojawia forma kładki założone na planie okręgu, gdzie możemy sobie spacerować, a też elementy małej architektury w postaci ławek, gdzie jesteśmy w stanie wypocząć i popatrzeć, bo tam jest bardzo, bardzo ciekawy punkt widokowy, tak? Można usiąść, kontemplować. Na zachód od stawu znajdują się pozostałości pomnika ku czci poległych w czasie I wojny światowej. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie balustrady z ławkami. To kolejny punkt w parku, który zostanie zmodernizowany w ramach planowanej inwestycji. Widać, że został zapomniany przez czas, tak, i że został bardzo nieciekawie potraktowany, ale jakby odtworzenie pomnika nie ma też jakby takiego stuprocentowe, no raz, że technicznie byłoby trudne, ale też po prostu nie ma sensu, więc trzeba podejść do tego w sposób współczesny, tak, więc jakby dokonujemy renowacji tej części siedzisk i jednocześnie w miejscu, gdzie była ta kompozycja rzeźbiarska właśnie z rzeźbą świętego Archanioła Michała, wprowadzamy płytę betonową, gdzie na zasadzie żłobień, czyli tak, tworzymy taki układ żłobień, które podświetlane nocą tworzą obraz 3D i odkrywamy, to przecież jest ta rzeźba, tak? To jest element, który tu był, ale jakby w zupełnie innowacyjny sposób odtworzony. Projekt modernizacji parku imienia miasta ROT jest przygotowany zgodnie z warunkami w ramach programów, dzięki którym władze miasta mogą pozyskać finansowanie z zewnątrz dla tej inwestycji, tym samym nie obciążając budżetu miejskiego. Jeśli chodzi o priorytety programów, które są teraz uruchamiane, tych programów, do których można aplikować pośrodki, to właśnie tego typu rozwiązania są tam premiowane, czyli adaptacja do zmian klimatów, zieleń w przestrzeni miejskiej, poprawa jakości funkcjonowania mieszkańca miasta. Tego typu programy, czy też tego typu projekty w tych programach są niejako w nie wpisane, tak, i to ma być z tego finansowane. Na dzisiaj wstępna wycena takiej koncepcji to jest między 7 a 8 milionów. Poziom dofinansowania na przykład z programu Fenix to jest 80% dofinansowania, 20% udziału własnego. Park w Raciborzu, położony w dzielnicy Nowe Zagrody pomiędzy ulicami Opawską, Bema i Kochanowskiego, obecnie z rozbudowaną siecią ścieżek spacerowych, placem zabaw dla dzieci oraz stawem o powierzchni 10 tysięcy m2, być może stanie się wkrótce nowoczesnym miejscem rekreacyjnym, które dzięki iluminacjom można będzie odwiedzać do późnych godzin wieczornych, oraz miejsce bogatym wyjątkowe atrakcje, dzięki którym nie będzie można się nudzić.